Witam Cię, cześć, nazywam się Marcin Mazur, prowadzę vlogi, być może znasz mnie z prowadzenia od ponad 1112 dni vlogów, do tysięcznego vloga nagrywałem codziennie. Słuchaj, postaram się, zobaczymy czy mi to wypali, chciałbym, w ogóle gram w FIFA 19, zacząłem chyba od 18, końcówki 19, grałem dosyć dużo z przyjacielem i z bratem i czasami z synem, ale to rzadko, natomiast chciałbym być lepszy, chciałbym grać w FIFA jeszcze lepiej niż do tej pory. Chciałbym się uczyć. Przy okazji chciałbym nagrywać właśnie ten film. Nie wiem, w którą stronę to pójdzie, mam nadzieję, oj, tutaj proszę od razu o zostawienie łapki w górę, jeżeli mnie nie oglądasz, to również i subskrypcję, że to będzie się podobać i to mnie napędzi do tego, żebym dalej nagrywał. Więc dzisiaj zaczniemy grać w FIFA 2020. Właśnie wróciłem ze sklepu, kupiłem i włączamy. To co, żeby nie przynudzać, zaczynamy, mamy wstęp, intro, zobaczymy co tu jest. Dobrze, teraz tak, jak to wygląda u mnie gra? Teoretycznie wydaje mi się, że w miarę nieźle gram. Chciałbym od Ciebie, mój drogi widz, żebyś mi powiedział, tutaj się pojawi ankieta, w co mam zagrać. Co jest najfajniejsze w FIFA 20, co może być najciekawsze. Generalnie chciałbym, żeby odcinki były różne, to znaczy w jednym odcinku, żeby pojawiały się różne rzeczy związane z FIFA, czyli i treningi, i przykładowo tryb kariery, a może Volta, czyli nie tak, że jeden temat, tylko żeby było różnorodność. Przynajmniej taki mam plany. Zobaczymy właśnie, jak to wyjdzie. Oczywiście chciałbym również, żeby widzowie mi podpowiadali, co można zrobić, jak można zrobić. Zachęcam również na swojego Facebooka, jest link oczywiście w opisie na Mazur Gra, gdzie będę również wrzucać swoje screeny, jak mi idzie, jak wygląda punktacja, jak wyglądają treningi, ile punktów zdobyłem i oczywiście chciałbym, żebyśmy razem rywalizowali. Także zapraszam do rywalizacji właśnie ze mną, z tym dziadkiem. Pamiętaj, że jestem takim bambikiem, ale to nie znaczy, że za rok po prostu nie będę profesjonalistą, będę zawodowcem, jeżeli chodzi o grę w FIFA. Zobaczymy. Okej, dobrze, mogę włączyć. Mamy i trenera. No to co? Zaczynamy próbę, czyli w co gramy? Czyli zagramy sobie w futbol Voltę. Ale dobra, zrobimy tak, że zagramy z trenerem. Troszeczkę jednak ten trener przeszkadza. Oj, słaby przeciwnik. Dobra, i teraz musi być bramka. I brameczka. Jest! 1-0. I o to chodzi. Gramy do trzech bramek. Losowa Cieszynka. Aj. Oj, mamy telefon typu iPhone. Okej. Wiesz co, teoretycznie taka gra powinna być dla mnie łatwiejsza, dlatego że ja gram dużo na hali. Znaczy na hali. Gramy na Orliku, więc to jest gra pięcioosobowa. I łatwiej powinno być mi niż przy grze, no właśnie, 2-0, niż przy grze, gdzie gra 10 czy 11 zawodników. I ostatnia bramka, i to, i ja, jest, pierwsze zwycięstwo jest, 4-3, zobaczymy co dalej. Zakończymy, przechodzimy do głównego prawdopodobnie menu FIFA. Uruchom pełną grę. Gra FIFA została pomyślnie zainstalowana, a to oznacza, że zaczynamy rozgrywki na wysokim poziomie. Jestem w menu głównym, no i teraz właśnie, to jest to, co najważniejsze. Nad czym się tutaj zdecydować? Co wybrać? Którą opcję? Voltę pokazałem. Ultimate Team nigdy nie grałem, pomimo tego, że miałem te wcześniejsze wersje FIFA, to jednak nie grałem. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajna opcja. Mamy nową karierę, mamy UEFA Champions League, która weszła kiedy? Od tego roku? Nie, od zeszłego roku. Od zeszłego roku, tak. Ja kupiłem również i PES-a 2019, ale właśnie przez to, że nie było Ligi Mistrzów, to było naprawdę, bardzo było słabo. Szybki mecz, który najczęściej grałem. Turnieje też. No i gry treningowe. I co tutaj zacząć? Może zobaczymy sezony, widzisz? Sezony, sezon współpracy. Okej, postanowiłem, że zagram sezony. W zeszłej FIFA też troszeczkę sobie tam grałem. Byłem na 8 sezonie. Nie, to jest sezon. Liga, tak? W lidze. Byłem w 8 lidze, teraz jest 10 liga. Jest tylko 1200 osób, więc nie ma za dużo. Wybrałem tutaj Real Madryt z tego względu... A no właśnie, dlaczego wybrałem? A, bo mogłem wybrać chyba z Ligi Hiszpańskiej, nie wiem, czy z innej ligi też mogłem wybrać. Mnie, jeżeli mam wybierać pomiędzy Barceloną a Realem Madryt, to powiem Tobie, że wybieram Real Madryt. Nie dlatego, że to jest mój najbardziej ulubiony klub, bo nie mam żadnego takiego. Tylko chodzi o to, że lubię stroje, które są przejrzyste. Gdzieś nie do końca Barcelony mi odpowiadają za bardzo pstrokate i nie mogę się skoncentrować po prostu na oglądaniu, na graniu.
blisko do bramki. Druga minuta, mam rzut wolny, ale z tymi rzutami wolnymi to chyba się domyślasz, jak to wygląda. No właśnie, tak to wygląda. Karim Benzema. Eden Hazard. I ojej, ja nie ma pierwszej bramki. Chyba będzie dośrodkowywał. Roberto Firmino. Piękny wślizg, ryzykowny. Wijnaldum. Henderson, niepotrzebna strata Liverpoolu. Co ja zrobiłem? Co? Co ja zrobiłem? Co to było? Blisko pole karne. No, może teraz. I? Schodzi teraz do środka. Jeja! No i przywilej korzyści dla Realu. Oni atakują, zobaczymy, co z tym zrobią. Nie strzeliłem! Hazard. Jeja, nie do tego miało być podanie! Lekko do Benzemy! Starają się zdominować posiadanie. Modric. I gol! Jest! 1-1, fantastycznie! Fantastycznie! Jest okej, okay. Jest okej! Okay. Teraz popatrzmy, jak to wyglądało. Casemiro strzelił, wow! A gdzie on tam zawędrował pod bramkę? No i w przerwie wygląda tak, że ja miałem 5 strzałów, z tego 3 celne, spalone 1. No, okej. Teraz akcja Zar. Gol! Ależ fantastycznie! Hazard do krosa! Cudowna brameczka! Pięknie! Ja bym tą nogę tak wstawił. Popatrz, i tutaj jest tą nogę, jak on wcisnął! Niesamowity! Nie! Co jest grane? Druga taka bramka! Roberto Firmino. O nie! O nie! No świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Za linię obrony bardzo sprytnie. Wijnaldum. Co? Jak to jest możliwe? Kolejny samobój? Kolejny samobój? No ile? No w jednym meczu? No i powiedz mi, zobacz, czy to jest możliwe, żeby kolejna była bramka samobójcza? Ma tam miejsce na dośrodkowanie. I nie ma. A. I nie ma. Ale chyba możemy już pochwalić. I będzie bramka? Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Ale popis. Pięknie przejąłem piłkę. Prowadzony ten kontratak kończy się niestety stratą. Ach, teraz znakomity przechwyt. Ojeja. Świetna akcja Zar. Nie ma. Ojeja. Niestety, przegrałem. Pierwszy mecz. I słuchaj, wcześniej grałem w FIFA Demo 20. Ta gra jest inna. Inaczej się troszeczkę gra. Jeszcze wolniej. Jeszcze ta gra jest bardziej spowolniona. O nie, o nie, o nie. Ojej, jaki wstyd. Słuchaj, ta gra w ogóle teraz, na początku, bo to jest od razu pierwsze godziny, odkąd jest FIFA. Gram w tym sezonie. Liga 10. Ale słuchaj, przeciwnicy mnie rozgromili. Nie pokazywałem tego, bo to wstyd. Oprócz bramki znowuż samobójcze, czyli te bramki samobójcze, jak, dlaczego one tak wpadają? Co się dzieje? Widać od razu, że zawodnicy grają inaczej. Szybko zweryfikowałem swoje umiejętności. Do tej pory, jak my gramy przeważnie z Damianem czy z Tomkiem, to jest tak, że po prostu jest ta gra, no gdzieś tam jest schematyczna i mniej jest tych kiwek i tak dalej. Tutaj na szybko się nabierałem, trzeba się nauczyć, jak zawodnicy grają, że to te podania i tak dalej. Dobra, kończymy, przejdziemy na, teraz na stronę treningową, zobaczymy, jak mi pójdzie właśnie na treningu. To zaczynamy od podstaw? Wyjść się poza strefę. Podania po ziemi.
14 tysięcy punktów. Dobra, jest 10 tysięcy. Wow. Słuchaj, zrobimy tak. Nie będę wchodził w nową karierę, ani Ultimate Team, dlatego że poczekam na głos widza, żeby zobaczymy, co widzowie napiszą. Ja sobie zagram turniej i pokażę tobie jeden mecz w tym sezonie. Czyli zagramy sobie... O, już jest 1500 osób, już od razu jest więcej. I pokażę tobie, jaki jest poziom pomiędzy mną, a prawdopodobnie jakimś dobrym przeciwnikiem. Zobaczymy. No to zaczynamy. Ja jestem Real Madryt, naprzeciwko mnie Robert Lewandowski, który naprawdę w lidze niemieckiej się rozstrzelał i jest świetnie, jego sezon w ogóle, rozpoczęcie jest rewelacyjne. Teraz zobaczysz, jak gram, pokażę właśnie, jak wygląda moja gra. Bardzo często, o właśnie w ten sposób gram, o źle to było, chyba że, ach, było blisko. I co? Czyżby? Udało mi się? Nie! Może, może jednak? Gola nie ma! Co było? Ale co było? Co było? Ja mogę więcej takiej okazji już nie mieć, naprawdę. Ja mogę takiej okazji więcej nie mieć. Thiago Alcantara. Pięknie przyjąłem. Pięknie, pięknie. Nie, spalony chyba. I tutaj, ach. No nie, no troszeczkę był, no duży, duży. Ten spalony był jednak duży. Pięknie przyblokowałem. W ogóle w tej FIFA to mam wrażenie, że zawodnicy dużo grają ciałem. O, i właśnie, zobacz, i takie, dużo jest takiego przepychania się. Dlaczego? Nie dawali rywalom ani chwili wytchnienia i wywalczyli piłkę. Mierzona piłka wprost za... Nie, no tak się musiało tak skończyć. I, ale moi poprzedni przeciwnicy byli trudniejsi, takie mam wrażenie. Nie, no. A tu było bez sensu, teraz nie byłem w ogóle skoncentrowany. Ten Hazard jest bardzo ten i szybki. Okazja do dośrodkowania. Wycofanie piłki w poprzek, dobre. Ojeja. Eden Hazard. Spróbujemy główką. Źle to zrobił obrońca. Nie no, źle, złe te podania są. Obrońca Wielo. Karim Benzema. Tak było blisko! Tak było blisko! Marcelo. Wbiega w pole karne. Ojeja! Chciałem wejść w pole karne. Chciałem inaczej zrobić niż do tej pory. Zawsze robię. Fantastycznie, Coutinho. Nie, nie będzie nic z tego. Piękne. Ojeja! Miało być piękne. Sędzia nie przerywa gry, stosując przywilej korzyści. Pięknie! Podanie od Karima Benzemy. Nie ma! Nie ma bramki! Co ja zrobiłem? Marcin! Taka okazja, no nie będziesz miał lepszych okazji. Nie łudź się na to. Piłka górą. Pięknie. Ze strony rywala utrzymuje się przy piłce. Zgrywa do tyłu. Vinicius Junior. I jest! Bramaczka! Jest! Nie jest tak źle widzieć, jak ładnie rozegrałem to wszystko było? Naprawdę to mi się podobało. Prostopadłe podanie od Karima Benzemy. Azar. Ojej, ja nie. Tak. I jest! 3-2! 3-2! Jeszcze wiele może się zdarzyć tutaj. Bayern Monachium ruszył do przodu wzdłuż linii bocznej. Przeciwnicy chyba zaspali. Oleś piękny ślisk! Coutinho. No, łap to, łap to! Już blisko pola karnego.
To może być wyrównanie. Ojeja! Gdyby umiał przerzucić. W ogóle wszystkie zwroty, które... Co on zrobił? Co to było? Co to było? Ależ błędy! Co to było? Real utrzymał się przy piłce. Sędzia słusznie puszcza grę. Benzema. Prostopadłe podanie od Karima Benzemy. Eden Hazard. Jest! Ależ pięknie, cudownie. 4-3. Cudownie. Ale zobacz, gdyby nie ta bramka, to byłoby inaczej. Modric. Ma piłkę, co teraz zrobi? Nie rezygnuje, szuka sobie... Ojej, a tak było blisko! No i co? Znowuż? Pięknie, i o to chodzi? Vinicius Junior. Słaba gra w obronie. Bayern stracił piłkę. Toni Kroos. Dlaczego? Ależ zmarnowałem sytuację. Teraz okazji do... Lewandowski. To i tak już nie miało znaczenia. No dobrze, na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Tobie za oglądanie. Oczywiście proszę o zostawienie łapki w górę. No i jeżeli mnie subskrybujesz, to zrób to, czerwony guziczek. No i najlepiej, żeby to były jeszcze powiadomienia. Napisz mi, co byś jeszcze poprawił, co chcesz zmienić, albo co w mojej grze. Jak powinienem grać? Może inaczej, kombinacyjnie, albo czego powinienem się nauczyć. I ucz się razem ze mną, jeżeli jesteś na tym poziomie, co ja, no to jesteśmy w jednym teamie. Trzymaj się i dzięki za oglądanie, cześć.